Władze Korei Północnej chcą zreformować gospodarkę. Korea Północna. Władze chcą zreformować gospodarkę. Powołały specjalny komitet. Władze Korei Północnej powołały specjalny komitet do spraw wyzwań gospodarczych, podała w środę agencja UHAP, oceniając to jako nietypowe posunięcia reżimu, mające na celu zreformowanie zubożałej gospodarki borykającej się z sankcjami i wpływem pandemii koronawirusa. Przywódca Korei Północnej. Kim Jong-un wspomniał o nowym komitecie w sprawozdaniu na temat kwestii gospodarczych i spraw zagranicznych we wtorek, w drugim dniu plenum Komitetu Centralnego Rządzącej Partii Pracy Korei, poinformowała oficjalna Agencja Prasowa Reżimu. KCNA. Partia będzie wspierała odważną renowację i pracę gospodarczą do samego końca, zaznaczył Kim, oceniając, że sukces planu gospodarczego na ten rok zależy od zdolności i roli państwowych organów kierowniczych. Hap przypomina, że Pyongyang powoływał wcześniej specjalne zespoły przed negocjacjami nuklearnymi z Waszyngtonem, a w ubiegłym roku uruchomił tymczasowy Centralny Publiczny Komitet Zdrowia w ramach zapobiegania pandemii COVID-19. Południowo-Koreańska Agencja ocenia jednak utworzenie specjalnego komitetu gospodarczego jako posunięcie nietypowe i sygnał, że reżim stara się unowocześnić przestarzałą gospodarkę, by osiągnąć cele wytyczone na Krajowym zjaździe Partii w styczniu. Podczas zjazdu Kim Dzong Un przyznał, że poprzedni plan pięcioletni poniósł porażkę, a Korea Północna była daleka od osiągnięcia zakładanych celów w prawie wszystkich sektorach. Ocenił, że postęp w kierunku ciągłych zwycięstw w budowie socjalizmu hamują różne wewnętrzne i zewnętrzne wyzwania. Władze Korei Północnej nie zgłosiły oficjalnie ani jednego zakażenia koronawirusem. Z powodu pandemii w styczniu 2020 roku zamknęły jednak granice co sprawiło, że handel z Chinami spadł prawie do zera, pogłębiając zapaść gospodarczą izolowanego na arenie międzynarodowej reżimu.